Adrian postanowił wykorzystać bliższą znajomość z urzędniczką Urzędu Skarbowego, żeby załatwić sprawy Lombardu. Lata nie grałam, rzutki, świetna zabawa. Tak? Miałem wrażenie, że grałem zawodowcem. Nieźle mnie przegoniłaś. Bo ja patrzyłam na tarczę, ty na wszystkie laski w knajpie. Co ty? No powiedzmy, że oku ci się umknęło. Wiesz co? Właśnie złoto, to srebro nie kręci. Chodź do ciebie. Wiesz, rano wyjeżdżam w sprawie służbowe, przepraszam, dzisiaj nie mam. Co dużo pracujesz? I zajmujesz się rzeczami, które nie są ważne. Jak ja próbowałam się z tobą skontaktować przez ostatni tydzień, to tylko praca i praca. Miałem problem z konkurencją, wiesz? Co się dzieje? Podbierają nam klientów, prawda, mam wrażenie, że chcą jakąś lewiznę. Starałem się jakoś sprytnie przejść do sedna sprawy, bo Alina była fajna, ale akurat tym razem od przyjemności ważniejsze były interesy. Jak masz coś pewnego, to na piśmie. Wiesz co, może mogłabyś tam wejść tak bez dowodów profilaktycznie. Wiesz? By były twojej pomocy, proszę cię. Gdzie tak knojek jesteś? Potykasz się ze mną po to, żeby mnie nasłać na konkurencję? No co, Alinka? Jak ja mogę być taka głupia? Lubię ci to bardzo, ale potrzebuję twojej pomocy. To trzeba było nie uprosić. A nie jakoś tak. Tak prosić, co prosić? No i co by to zmieniło? Ja cię nie rozumiem, kobieta. Czy ty mnie nie rozumiesz? Zjeżdżaj, nie dzwoń do mnie. Kurno. Źle do tego podszedłem. Wściekły byłem na siebie. Za szybko zacząłem o tej kontroli. Powinienem ją bardziej urobić, to może by się udało.